pierwszym odcinku programu Jestem jaki jestem. Zobaczycie Michała Wiśniewskiego, jakiego jeszcze nie znacie. Rodzinnego. Opa, jaki dzielny chłopak. Ała! Dobrze jest, dobrze, rób tak, rób tak. Ciężko pracującego i zaangażowanego politycznie. Nie wolno Amerykanom pomagać. Prawda, nie tak. Do momentu, dopóki oni nie zaczną nas traktować jako równego partnera. Pokaż swoją twarz, pokaż ile w sobie masz, kim naprawdę jesteś, kogoś sam. Nie mów mi, że kiedyś będę sam. Pokaż swoją twarz, swą prawdziwą twarz. Za chwilę Michał Wiśniewski wraz z żoną Martą po raz pierwszy wejdą do swojego nowego domu. Domu pełnego kamer, mikrofonów, operatorów i dźwiękowców. No już poproszę tych kocików, pani Michale. Jak najszybciej wejść do budynku, wiesz, żeby weź, żeby on mi nie łykał zimnego powietrza. Okej, jesteśmy. Okej. No cześć kochani, jesteśmy w naszym nowym domku. Wprowadzasz się? Dobra. Będzie fajnie, śpisz na basenie. Witaj w domu, słuchaj. O. Wiesz co, tutaj trzeba zapalić coś po prostu i... Byle nie papierosa, byle nie papierosa. O Jezus. Big Brother. Ja pierdykam Big Brother. Dzwonię po Marka, to nie możemy zostawić tak bez opicia tej sytuacji. Wczoraj opijaliśmy tę sytuację, z tego co pamiętam. Zimno tutaj, słuchajcie. Strasznie. Kochani, nowy dom i bez parapetówy. To co zmieniamy? Dobrze, porozmawiamy. Tak, a potem zadzwonimy. Słyszysz? Dobrze. Mam coś dobrze. Tyna. Cześć, a no tak, bo to jest moje biuro, to ja tu mogę zapalić. O, panie. Proszę. Prego. Z tego miejsca trudno będzie ruszyć Michała. Komputerowe symulacje lotów to jego największe hobby. Znaczy umówmy się, mój mąż stąd nie wyjdzie, więc najlepiej było zainstalować tutaj te wszystkie kamery. Jego rekord to 30 godzin spędzonych non-stop przed ekranem komputera. Bartek, zobacz, czy jest jakaś popielniczka w kuchni. To, ale tutaj on będzie palić. A tu się drzwi zamykają? A, bo my jesteśmy w nocy, upa. Wiecie, to jest tylko taka prośba, że jak będziesz palił, to żeby drzwi do tego pokoju były zamknięte. Tak będzie, kochanie. No życzysz masz. Życzysz masz. Tru! To co, dzisiaj zostajemy i opijamy ten interes, nie? No... Marek przyjdzie. Zaraz właśnie muszę z małżonkiem. Marek przyjedzie, no może dojedzie na którą tam? Na 8, 9? Mark B. Tak? No. Bartuś, jest Bartek, bo nie możemy znaleźć rzeczy. Małego. Ja już idę. Mówiłam, żebyś zamykał drzwi, jak palisz, prawda? Już idę. Tak? Ala idzie do ciebie. Gdzie przyjechałeś? Do nowego mieszkania. Ty jesteś w nowym domu? Uuu. To jest stolik, czy to jest siedzenie? To jest kufa. W ten sposób siadał. Jestem w 100% przekonany. Bo jest niemożliwe. Klapy miał... Zresztą przy tej pogodzie ile było? 5, tak? No to na 40 klapy. Ojciec leci. Ojciec już lata. Czy chociaż kurtkę zdjął? Kurtkę zdjął, zawalił papierosa i lata. I lata. Lata, tata, lata. Dobra, zobaczymy. Wprowadzasz się, słyszałem. Maćkuś, wprowadzasz się. Tutaj jest sypialnia, tu będziemy się kochać. Ale tu mamy jeden bardzo duży problem chyba. Nie mamy problemu, proszę bardzo. Pięknie. To już wszystko, co chciałem, jest w takim razie. Razem z Wiśniewskimi mieszkają też pani Gienia, opiekunka do dziecka i ochroniarz Bartek. To oni organizują codzienne życie w domu. Jeśli chodzi o zakupy, wiem, że też teraz pizzą, pieczywo, warzywa są. Takie drobne rzeczy, jak tam śmietana czy inne rzeczy, to ewentualnie kupujesz. No tak to wszystko jest. Póki co. O, witaj, witaj. Wszystko aktualne. Wiesz co, nie wiem jak jestem z czasem, Kasiu. Kasia Kanclerz, szefowa marketingu Uniwersalu. I między 12 a powiedzmy 18 pracujesz. Co? Cały, oprócz kibla. Także do kibla, pójdziemy do kibla. Jestem. Bardzo gorąco cię pozdrawiam, jutro latamy. Papa. Dobra, cześć. Ksiądz Arek Nowak. No. Dlatego powiedział, że co jakby to wyglądało, jakbyśmy poszli pogadać do toalety. Bo oni mogą nie rejestrować w toalecie, ale mogą zarejestrować wchodzącego mnie z księdzem do toalety. Z całym szacunkiem, oczywiście. Tak, moje widuszne. No, odczytamy, bo żołądeczek tak troszeczkę wzruszyłeś. Tak, tak się zbiednie żołądeczek. Przecież spróbuję jeszcze raz po polusieńku przypnąć. Tak. No musisz, babciu, musi napić. No. Tak, już naczyny i on Michał, tylko musi się do mnie zgłosić. Proszę cię, idź spać, bo jutro masz wielką, ważną sesję. Jesteś zmęczony. Ja już uciekam. Góra pół godzinki jutro... jeszcze mam zostać, dobra? Nie, już uciekam. Ludzie, bardzo jutro... was proszę, no kurczę, ja sobie naprawdę zdaję sprawę z tego, co robię. Wczoraj dzisiaj... też mi tak powiedziałeś i dzisiaj zemdlałeś. No ale bo gdzie, siedział do 5 rano. Ale dobrze, nie będę siedział do 5 rano, ale bardzo was proszę, nie jestem dzieckiem, nie róbcie teraz jazdy, naprawdę, dobrze? Jesteś dużym dzieckiem, mnie się to nie interesuje, co ty do mnie teraz mówisz, dobrze? Jutro wejdziemy do 11. Więc bardzo cię serdecznie przepraszam, jeżeli macie ochotę, to wam coś powiem, no dajcie mi spokój, ja naprawdę byłem dzisiaj na konferencji, zrobiłem co miałem zrobić i proszę cię, ty najmniej się powinnaś na ten temat odzywać. Ja tylko po prostu uważam, że siedzenie do 5 rano niech się przestanie martwić, niech się zacznie martwić o siebie, bo ma się o co martwić. Ja o 5 rano i nie piję do 5 rano. Dobrze. Jak jutro wejdziemy o 11, to tylko bym nie chciała, żebyś powiedział ludzi, czy... Jak wejdzie tutaj makijażystka o 11. Ja mówiłem, że o 12, o 11 wstanę. O 12 się sesja zaczyna. No to o 12 się zacznie, trochę po 12. No. Dawaj! Do mnie, do mnie. Ten orzełek wypada tutaj, wiesz, mizernie, a jednak jestem Polakiem. Umówmy się. Dajesz mi do zrozumienia, że jestem po prostu wielką kupą. Nie jesteś wielką kupą, tylko chodzi o to, że na przykład niektóre rzeczy są dla ciebie w ogóle nieważne. Zawsze z tobą chciałbym być. Michał Wiśniewski jaki jest, każdy widzi. Jest jaki jest. Wyślij SMS o treści jaki jestem pod numer 7922. Codziennie dostaniesz SMS z informacją o Michale Wiśniewskim i jego rodzinie. No to już. Bo on notuje te syropy, nie pasują po prostu. Dzwonię. I tak. Na gorączkę, nie? 38. Chyba. Po 38. Trochę późno bym powiedział. No. No ale teraz mi pani Gienia powiedziała. Ja wiem, dobra, w ogóle nie dyskutujemy. A dlaczego on, aha. No dobra, idę robić pierogi. Będziecie chcieli pierogi zniesę? No kurde, dziękuję. Wierzcie, widzę bardzo moje możliwości poznania. Już dzwonię. Bartek, dzwonisz? Tak, dzwonię. Do naszej pani doktor. Najmłodszy z Wiśniewskich, 8-miesięczny Ksawier dostał lekkiej gorączki. Choć zbliża się północ, Bartek dzwoni do zaprzyjaźnionej z rodziną pani doktor. Dobry wieczór pani doktor, z tej strony Bartek z ochrony Michała. Ja mam pani taką prośbę, ponieważ mały tutaj dostał temperaturę i wymiotuje. Ja dam panią Gienię i pani Gienia powie wszystko, dobrze? Pani doktor? Raz dostał Bactrim, tak jak zaraz po pani wyjściu. Pani doktor, gdyby się tak zdarzyło, że on mi jednak zrzuci trzeci raz, chociaż ja odczekam, to co by zrobić? A jak on mi nie będzie chciał... Dobra. Mi się wydaje, że jest tu zimno. Ja nie... Słyszysz? Nie masz takiego wrażenia, że jest tu zimno? No teraz zobaczę, jak jest ostatnio. Weź zobacz, bo w łazience jest bardzo zimno. Tak jak u małego jest ciepło, fajnie. Dla mnie jest tutaj trochę za widno. Co? Dla mnie jest tutaj trochę za widno. Co? Dla mnie jest tutaj trochę za widno. No bo jest dużo lampek. Powinno być jeszcze lodowisko, żeby żona miała sobie gdzie jeździć na łykach. No dobrze, słuchajcie, to my idziemy się kąpać. Dobranoc. Pa! Pierwszy dzień w nowym domu dobiega końca. To nie w zwyczaju Wiśniewskich, by kłaść się spać przed północą. Dziś jednak wszyscy są zbyt zmęczeni przeprowadzką. Ale już następnej nocy wrócą do dotychczasowych przyzwyczajeń i pójdą spać nad ranem. Będziemy mieć. I tak będziemy oglądać. Ja już sobie przyniosłam okulary. Dobrze, ale ja teraz tak. Proszę. Bierz! Dobrze, teraz jest nawet wygodnie. Będziecie tak... Oj. No, TVN działa. Ej, no. Dobranoc. Pączki na kołderkę. Dobranoc. Daj mi ten pilot. Co, wyłączysz ich? Czas w lustro, co pojawia się w nim. Cześć. Dzień dobry pani doktor, z tej strony Bartek z ochrony Michała. Pani Gienia prosi, jeżeli to jest możliwe, żeby pani dzisiaj jednak przyjechała do nas, bo no nie wiem, niby nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku, ale on jest w nowym miejscu. Pani doktor, to się naprawdę nie spieszy, bo to ja mówię, to nic, tylko nic się nie dzieje, tylko że pani Gienia jednak prosiła, że chce z panią się tam porozmawiać. Tak, zostawiamy, bo tak wszystko leży. Tatuś siebie kąpał, taki był szczęśliwy, że kukuś się urodził. Ciocia troszeczkę poustawia te fotografie, mama później poprawi. Bo kukuś by spadł, mój malutki, śliczny. Nie, to weźmiemy do cioci może, co? Ustawiamy troszeczkę, bo coś one się nie bardzo chcą postawić. Ty też, chyba tak się włączy. Pierwszy poranek pod okiem kamer i stojących za nimi operatorów. Przypinanie mikrofonów. Odtąd Marcie i Michałowi przybędzie nowy, codzienny obowiązek. No, idę coś zjeść, bo jest mi tak nie może, Halo? Dzień dobry. Cześć Bartosz, wiesz, pan z monitoringu do mnie dzwonił. Tak, ale już na samochody. Ja już do niego dzwoniłem. Ale co tam się stało? Nie znam, przestawiałem, wysiadłem i zapomniałem. A po co przestawiłeś? Bo... musi być wyjaśniam, że przestawiłem, bo przecież muszę zabrać Mercedesa do serwisu. Dzień dobry, dzień dobry. O trzeciej będzie pani doktor. O trzeciej? Tak. No to bardzo dobrze być. Bardzo dobrze, bo ja już chyba troszkę lepiej się czuję. Chowa. Ach, cześć moja mordka. No jak tam ciulek, jak ciulek, no. Jak zdrówko, powiedz, synka. Opa! Cześć! Witam. Masz dla mnie dużo fajnych rzeczy. Sporo, wiesz? Same prezenty, mamo, od twojego ulubieńca. Oto codzienność gwiazd. Sesja zdjęciowa do jednego z magazynów. Do domu pakuje się cała chmara ludzi. Zostaną tu przez najbliższe 5 godzin. Wiesz co, będziemy teraz wyciągać szmaty, wszystkie ciuchy i będziemy je przeglądać i przymierzać i sprawdzać, co się podoba, co się nie podoba. Jak będzie ktoś chciał na przykład wstać, przejść gdzieś, czy podejść do okna, czy coś, to wszystko jest dozwolone. Jakby w tym... Ale ja się właśnie tak zachowuję, jakby w tej części. W tej części, dobra? Czyli żebyś się tu nie schował. Czyli jak pójdziesz na przykład, chcesz, nie wiem, odejść od stołu... A jest cukier? Cukier jest. To wiesz, to tutaj gdzieś, żebyś sobie poszedł. Jak potrzebujesz do kuchni, to tak. Podczas kiedy rodzice zarabiają na chleb, do domu przyjechała pani doktor, by zbadać małego Ksawiera. Pani doktor? Tak, dobry. Tu, po siusiak mi stanął. Dobra, robimy? Dobra, robimy? Ała! Dobrze jest, dobrze, rób tak, rób tak. Piotrek, jak zasłaniam lampy bardzo? To jest... Kadr jest taki i tu jest tej wody dużo. Tylko tam jest inna perspektywa. Ładne zdjęcie w ogóle. Zobacz. Tylko tam jest inna perspektywa. Tak, tylko mam te włosy jakieś takie. No bo musisz je zacząć. Ja bym też coś zrobił z tymi włosami. Włosy! Jeszcze musimy tak, go trochę ubierzemy, musimy mu niestety gardło jeszcze obejrzeć, czyli najgorsza rzecz jeszcze tak, przed nami. Mamy tu jakiś patyczek albo łyżeczkę. Będzie przynieść. Pani doktor, chyba że tą plastykową myślę pani poradziła. Tak, oczywiście, dobrze, oczywiście, nie ma problemu. Nie, kochanie, tego nie możesz kryć, tego nie, to jest nie smakuje nie, nawet, to jest wiesz? Lew. Poczekaj, kochanie. Poczekaj. Dobrze, już dziękuję. Już, jesteś dzielny, bardzo jesteś dzielny. Ubieramy go, pani Giniu, dobrze? Żeby on się nie schłodził za nadto. Kochanie, tylko nie za daleko z tą łyżeczką, wiesz, żeby tam nie wjechała do gardełka. No, zabrała ciocia, proszę. A jak znosi te oklepywania? No, dzisiaj tym się trochę buntował. Buntowałeś się, tak? Tak. Widzę, że jest nawet ale jest zdecydowanie lepszy. No, widzę, na oko widzę, że jest zdecydowanie lepiej. Wczoraj był po prostu... Wczoraj był chyba kryzys taki najgorszy, kryzys, prawda? Tak, myślę. No to dobrze, widzisz, nie jesteś taki mocno chory, jesteś troszkę podziębiony, musisz się poleczyć i będzie dobrze. Stań na łyskę do szortki. Myślę, że teraz jest najlepsza. Czyli na razie się tym jedzeniem takim brakiem... Jest lepiej zdecydowanie niż wczoraj, wiesz, tak jak ja go tu widzę. Lepsza jest kondycja, tylko Michał, mi się wydaje, że tu jest za duszno w tym pokoju, no wiesz, trzeba będzie albo skręcić kaloryfer... Nie, może na powiedziała, że tu jest zimno. Ale może Marcie jest zimno, prawda? Powiedziałam, że nie, że jak nie jest ciepło, ja myślę, że nie warto odświeżać powietrze. Tak, ja to w ogóle myślę, że dobrze by było, żeby kupić nawilżacz, taki ultradźwiękowy. On cichutko chodzi, wiesz, i on jest taki nawilżaczem... Wiesz co, czy mogłabyś nam kawę zrobić? Przepraszam, że tak aż cię proszę, tak? Jedną rzecz musimy dla dziecka kupić. Nawilżacz ultradźwiękowy. Instalacja anteny telewizyjnej to jedna z najpilniejszych spraw do załatwienia w nowym domu. W końcu przed nimi 3 miesiące oglądania siebie w telewizji. Co dzisiaj robimy? Jest impreza? Tak. Impreza na maksa. Instalujemy się jeszcze, wiesz, powoli. Będziemy się instalować z rzeczami. idź się instalować. My zrobimy te zdjęcia i my jedziemy, tak? Na moment. Przed Michałem jeszcze druga część sesji fotograficznej, ale już planuje wieczór z przyjaciółmi. Wola będzie miał dekorację, tylko twój portret. No ja też. Czekam. Do Burakowska, do Stawu Poleńskiej. Gdzie? O której Burakowska, wiecie? Centrum Babka. Kojarzysz tam do Babka? Studia fotograficzne do Stawu. I znów trzasnąłem drzwiami samochodu, włączyłem radio, aby dalej stąd. I nagle głos twój w radio usłyszałem. Nie brzmiało to jak przed godziną WOM. A co, jeszcze nie ma kostiumu chyba, tak? Tak, znaczy jeszcze nie dojedę, ale za parę minut będzie, bo już za rok. Drugi orzełek? Nie ma drugiego orła, bo nie zdążyli zrobić. Czyli nędza, zbita z nędzą. Nie podoba ci się ten orzełek? Wybudzony taki? Żałosny jest, jak na... Wiesz, ale nie, okej, okay, słuchaj. Chciałam robić wypasionego, wiesz, żeby właśnie nie był wypasiony. Jest nędzny, jest nędzny. Jest tak, delikatny. Polski, ale jest nędzny. Nie, okej. Okay. Nie chciałam, żeby ci bił jakoś, wiesz, tak strasznie. Ja lubię strasznie wyraźne rzeczy, wiesz. Czym bardziej wyraźne, tym ten, jak jeszcze tego orła nie wstydzę i chcę, żeby on był taki, jak wiesz, przepełniony. To tak jak się robi te sztandary takie, wiesz, porządne, haftowane. Bogate, no sztandar musi być bogaty. No może trochę tak. Jak zobaczyłem nawet flagi amerykańskie, to im zazdroszczę, że oni mają takie poczucie narodowości. Dawaj! Do mnie. Powiem ci tak, z jednej strony masz niemiecką flagę na wietrze powiewającą, no to ten orzełek wypada tutaj, wiesz, mizernie, a jednak jestem Polakiem. Umówmy się. Tajne wody 35. A poprzednie? A to zajebiste jest. Dziękuję ci, kurwa! Artysta! Ta najlepsza jest dobra. Najlepsza z pogardą za północ, baby, dzisiaj damy na grzejniki. Jutro, żeby koniecznie ktoś, naprawdę proszę, załatwcie to, żeby ktoś kupił ten ultradźwiękowy skraplacz. To już jest powiedziane przez męża, tylko nie wiem, kto to dokona tego zakupu. A jaki skraplacz? Tak każdemu trudno właśnie załatwić. Jaki skraplacz? To jest takie nawilżacz powietrza. No jest, pamiętam. Samolocik wylądował! Wylądował samolocik. No posiedź tu grzecznie, posiedź grzecznie. Ojej! Taka sprężynka stoi tutaj, taka sprężynka, tak? Bum! Nic nie będzie. Ucz moim natchnieniem. Cześć! O, dzień dobry. Z damą. Dali ci wejść, tak? Cześć. Ja już go no właśnie, ile to kurde czasu. Ile zachodu, nie? No. Żeby tutaj wejść. Cześć. Cześć. Najlepiej widna dzisiaj przyszła pani doktor, słuchaj, widna do dziecka i chyba się sama zaziębiła, bo ją tam trzymali 15 minut na ten. Kolejny przyjaciel Wiśniewskich, ksiądz Arkadiusz Nowak. Dziś odwiedził ich, by omówić pewne ważne wydarzenie w życiu rodziny Wiśniewskich. A ty jesteś samochodem? Co? Ja? Tak, a co? Aha. Nie, no dobrze. A mam być nie bez samochodu? No, chyba tak. Nie no, samochodem muszę jakoś trochę dojechać do domu przecież. Mocno, 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 daj rączki. No! Ty rybaku, ty. Robaczku, ty ciotki. Robaczku. Co to za kotek? Kto taki grzbiecik robi śliczny jak kotki? Nie, cioci łapek nie. Znowu sprężynka stoi. Taka sprężynka cioci, no za dużo dzisiaj troszeczkę może. Za dużo, siadaj. Tradycją domu jest, że każdy gość musi polatać na komputerowym symulatorze lotów. O, to jest pani Gienia. Pani Gieniu, ale wy się chyba znacie, czy się nigdy nie poznaliście? No, przepraszam. Michał Nowak. Dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie, witam panią. Mi pani Gienia jest tutaj w tym pokoju obok, ja tam nie wejdę z papierosem, ale możesz teraz zobaczyć. Nie, dobra, nie będę pani puszczał. Maluszek tam śpi. Aha, nie śpi, można wejść. Tak, a to maluszka koniecznie. Proszę wszędzie. Można obejść. No. Czekaj, mój kochany, się zdecydowałeś. O, jaki śliczny. Błogosławił nam nowego. Jaki śliczny. Tak, i będzie do chrztu podawał. Nie, będzie chrzcił, nie podawał do chrztu. Podawał, będzie chrzestny. No, było znaczy, 130, 140 wezmą, znaczy wiesz, możesz na maksa do 180. Jeżeli chcesz kręcić na pas, to w lewo, krąg zrobisz taki. Wiśniewscy już od jakiegoś czasu planują chrzest Ksawiera. Nie ustalili jeszcze dokładnego terminu, ale wiedzą już, kto ma być ojcem chrzestnym. Krzysztof Krawczyk. Nadeszła chwila, by z nim o tym porozmawiać. Poczekaj, Krzysiu, poczekaj. Krzysiu Krawczyk. Tak, słucham. Halo. Co wymyśliłam? No bardzo, ale no ja już bardzo chciałam wcześniej, ale jak to mój mąż załatwiał sprawy domowe na w ostatnim momencie i zawsze na końcu. Tak, bo ale ja bardzo chciałam, bardzo bo wiesz, powoli. To już 8 miesięcy. To długo trwa. Minęło. Tak, zauważyłeś? To długo trwa. Ale wiesz co, dobrze, tak, że tak no ja jest, też tak myślałam właśnie, żeby na Wielkanoc. No, trzeba dojrzale podchodzić. Ten też mówi o Wielkiej Nocy, a co ty na ten temat sądzisz? Mało czasu. Sam chrzest? Prawda? To super. Ja też właśnie tak chciałam, no ale wiesz, to jak Czerwony będzie przypadkiem grał koncerty albo, nie wiem, no on wymyśli wszystko. Coś tylko da. Ona powinna pójść do spowiedzi. Nie, ty masz rację, trzeba go przykręcić. Wiesz, ale on 8 miesięcy już zbyt. No ja wiem, tak. No ja mam nadzieję, że zrobię chociaż jeden dzień przerwy, tak. Na razie, no, proszę cię, no przecież ja załatwiam to, no jak ja wiem, w ogóle... ale wiesz, od kiedy ja proszę. Okej, trzymaj się, Grzegorz. Ja wiem, ja wiem. Tylko, że mnie jakby... Trzymaj się, pozdrowienia wobec dla żony, cześć. Cześć, z Bogiem, pan. Nie chcę, tak, nie chcę, kochanie. Robię wszystko, żeby... Nie jest to tak ważne, jak inne rzeczy, nie masz czasu. Nie, jasne. Przyjmijmy taką wersję, tak, że ale, ale musi się mieć, wiesz, musi mieć okazję do tego, żeby się z czegoś poprawić, także miejmy nadzieję, że to będzie teraz ten najważniejszy element. Zobaczymy. Nie, to jest istotne, bo to wiesz, można pewnie w nieskończoność. Ale zobacz, wiesz, ona we mnie w ogóle wiary nie pakuje. Ale to nie, Misiu, dajesz mi do zrozumienia, że jestem po prostu wielką kupą. Nie jesteś wielką kupą, tylko chodzi o to, że na przykład niektóre rzeczy są dla ciebie w ogóle nieważne, wiesz, jeżeli to jest dla ciebie nieważna rzecz, no to po prostu nam powiedz. Nie wolno Amerykanom pomagać do momentu, dopóki oni nie zaczną nas traktować jako równego partnera. Jeśli śledzisz na bieżąco doniesienia o Michale Wiśniewskim, to z pewnością wiesz, gdzie wystąpi w maju lider zespołu Ich Troje. A. W konkursie Eurowizji w Rydze, B. w Sanremo, C. w Sopocie. Jeśli znasz odpowiedź, wyślij SMS o treści A, B lub C pod numer 7222 lub zadzwoń 0700 383 010. Do wygrania wycieczka do Grecji ufundowana przez biuro podróży El Greco. Ja współczuję wszystkim, którzy biorą udział w tego rodzaju konkursie. Dlatego chcę ci powiedzieć krótko. Taki stres. Kolego, no, masz świadomość, że nie, że nie reprezentujesz siebie tylko i wyłącznie, reprezentujesz kraj po prostu. To jest dramat. I między Bogiem a prawdą. Przy piosence Eurowizji jest to samo. Będą Bogiem głosować... a prawdą, Pan Bóg jest prawdą, gwoli ścisłości. Przepraszam. To chyba już ty mi kiedyś mówiłeś. Tak jest, mówiłem ci już parę razy. No dobra, dalej. Tak, uważam, że największą żenadą, która się obecnie zdarzyła od pana naszego prezydenta, z całym szacunkiem dla niego, bo ja jestem jego wielkim zwolennikiem, natomiast żenujące jest to, że zgodził się na pomoc Ameryce tolerując w dalszym ciągu wizy dla Polaków. Bo to, co robią z nami na granicach, tak, jest po prostu żenujące i poniżej dopuszczalnej normy. Oczywiście. No tak, przy czym to jest pewnie wyższa polityka, której ja nie rozumiem jako Michał Wiśniewski, no, ale ja śpiewam o tym, że żadnych granic. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. Jestem zdecydowanie na takim etapie, że nie mogę sobie pozwolić na to, żeby pani z Immigration patrzyła na mnie, czy ja mam zapakowaną szynkę, którą przewodzę i mam zamiar zatruć wszystkich w Stanach. No tak, ale dla pani z Emigration, no nie jesteś Michałem Wiśniewskim. Ale to nieważne, czy ja Michał Wiśniewski, czy masz zielone, czy czerwone Jan Kowalski. Nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia, ale to właśnie... Nie, no, ja się z tobą zgadzam, że... Słuchaj, akurat proszę wybacz, ale ja mam niemieckie obywatelstwo i wjeżdżam i w ogóle się nikt mnie o wizę nie pyta. Ja mówię właśnie o Polakach, czyli chodzi mi o Janie Kowalskim, a nie o Michale Wiśniewskim. I nie ze względu na czerwone włosy czy zespół Ich Troje, tylko ze względu na to, że uważam to za żenujące. No jest to żenujące, ale z drugiej... Ale ja się zgadzam. Rzeczywiście ja też, te kolejki na lotniskach... Nie wolno Amerykanom pomagać. Do momentu, dopóki oni nie zaczną nas traktować jako równego partnera. Będąc osobą, na którą patrzą, nie wiem, setki tysięcy małolatów, każde twoje słowo oglądają z tej i z tej strony, prawda? Patrząc jakby na to, co ty robisz, jak się zachowujesz, jak mówisz, jaki jest twój język itp. itd. I o czym mówisz i czy to, co mówisz, potwierdzasz w swoim życiu, możesz zrobić albo bardzo dużo złego, albo bardzo dużo dobrego. Jedni będą cię za to chwalić, a inni będą cię za to ganić, jeżeli zobaczą, że nie wykorzystujesz tego w sposób właściwy. Dzięki Bogu nie wzbudzam, dzięki Bogu mogę sobie powiedzieć, bardziej będziesz się wściekał, to będzie gorzej. Na pewno, bo nauczyłem się dzięki Bogu wybaczać. I gdyby ta cała złość narastała we mnie i narastała, tak jak narasta w wielu ludziach, których znam, to zostałbym już dawno mordercą. Michał, ale mówię ci, im bardziej będziesz na to... I ale to by było tylko konsekwencją... I zupełnie niepotrzebnie. Tak. Na tych ludzi najeżdżasz, tym gorzej dla ciebie, bo oni bardziej najeżdżają na ciebie. Kupiłem sobie właśnie taką kurteczkę, jak ty masz ładną. Tak? No, troszeczkę dłuższą, ale bardzo fajna. Fancy gloves, wears such a dear, shoulders never traces. Out of sight, Sunday morning, that's what channel makes things up. Leave out! Now disappear, baby! I w końcu to, co planowali od początku. Impreza karaoke przy basenie, uczczenie przeprowadzki i rozpoczęcie nowego etapu w życiu. Odtąd przez 3 miesiące ich życie toczyć się będzie na oczach telewidzów. Jak dalej potoczyła się impreza? Oglądaj w TVN7 o 23:10. O programie Jestem jaki jestem słuchaj także w Radiu Zet. Michał Wiśniewski tak blisko jak nigdy wcześniej. Nie strać tej szansy. Weź udział w niedzielnym programie Jestem jaki jestem i zobacz Michała Wiśniewskiego na żywo. Wyślij SMS o treści studio pod numer 7922 lub zadzwoń 0700 980 680.